Witajcie na kanale Tester Produktu. Dzisiaj mam nietypowy odcinek, ale oczywiście z produktem. Tutaj, jak widzicie, nie ma żadnej nazwy. Za mną jest mój samochód, który okazał się prawdopodobnie, że ma do wymiany uszczelkę z podgłowicy. No problem będzie, ale jeden mechanik powiedział z polecenia, miałem tego mechanika, powiedział sprawdzić gaz. Mnie to tak dziwnie wychodziło, bo wyglądało mi to na uszczelkę z podgłowicy. Pojechałem do osoby, która sprawdza gaz i te sprawy. Bardzo dobra osoba, jeśli chodzi o ten fach. Ona to samo powiedziała, że jemu wygląda na uszczelkę z podgłowicy. Więc trzecia kwestia, samemu sprawdzić. Kupiłem właśnie taki tester. On kosztuje paręnaście złotych, taki najmniejszy. Jak widzicie, tak wygląda. Ja kupiłem sobie dwa od razu, ale dwa w sensie podzielone. Taki i drugi zestaw, bo można też kupić 50 ml. Mamy tutaj taką lufkę jak od wina. To jest dokładnie to samo, ale ma spełniać funkcję po prostu inną. Tu mamy ten korek, który ja chciałem taki stożkowy, ponieważ może mi się przydać do innego samochodu, a lepiej, żeby się w ogóle nie przydał. I taki płyn reakcyjny. Bardzo ważne, że aby zanim sprawdzicie wcześniej, zanim nie będzie jeszcze bardzo gorący płyn, wcześniej sobie otwórzcie korek. Bo jak będziecie mieć bardzo gorący i otworzycie, no jest ryzyko poparzenia, więc na to niesamowicie bardzo uważajcie. Ok, teraz sobie sprawdzimy. Ja już tu widzę, że mi już paruje ta woda, więc sprawdzimy sobie, jak to działa. Oczywiście wszystkie wiadomości odnośnie produktu, jeżeli byście chcieli sobie go nabyć, wszystkie będziecie mieć pod tym filmem, podlinkowane wszystko, więc zapraszam. I teraz sprawdzamy, jak to działa. Jeszcze ważna sprawa, nie wolno, przynajmniej tak tutaj jest zalecane, żeby uważać, żeby ten płyn nie zmieszał się z płynem chłodniczym. W moim przypadku jest to akurat już woda, ponieważ nie pierwszy raz dolałem podczas tam kilku dni, jak już po prostu mi nie pierwszy raz wyrzuciło wodę. Więc ok. Jedna rzecz nie pamiętam tylko, czy ja mam to w pierwsze wsunąć i wlać. Nie wiem. Ja to zrobię w ten sposób, jak zobaczycie za moment. Czyli sobie tak wleję. Tak, tylko żeby... O, nawet za dużo. I wsadzamy tu. Dobrze. I jeżeli zmieni kolor, ma bąbelkować dokładnie. Jeżeli zmieni kolor na chyba zielony, tutaj jest cała instrukcja, możecie sobie zatrzymać, to jest rachunek, to zobaczymy za chwilkę. Jeszcze możemy oczywiście przygazować, ale już moment, napełnić przyrząd płynem reakcyjnym około 2 ml do poziomu pod komorami literki U. No tak jak widzicie, no ja mam dość więcej nalane, inaczej się nagrywa, inaczej robi samemu. Podłączyć tester do otworu zbiorniczka wyrównanówczego, czyli dobrze zrobiłem. Uruchomić silnik, najlepiej już ciepły. Wprowadzić na podwyższone obroty w celu uzyskania większego ciśnienia spalania. Czyli teraz to robimy. Przejdę od razu, żeby nie było. Ok, teraz sprawdzamy. Mam nadzieję, że tam będziecie widzieć. Nie, nie będzie widać. Ale ja już widzę, że się zmienia tam kolorek. No ale zobaczymy za chwilkę. Sprawdzę, czy będziecie widzieć tam w rogu. O, 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 tu, tutaj. Zobaczymy. Coś wolno. Czyżby uszczelka była prawidłowo? Nie wiem, zobaczymy.
I jak sami widzicie, zmieniło kolor na zielony. Czyli uszczelka spod głowicy padnięta do wymiany. Teraz trzeba kalkulować, no nie? Ale tester naprawdę bardzo tani, bardzo dobry. Jak sami widzicie, kolor zielony, więc uszczelka spod głowicy do wymiany. Trochę jest tego płynu reakcyjnego, więc jeszcze jest zastosowań kilka. No ja akurat sobie kupiłem dwa takie zestawy, więc no miałem po prostu przesyłkę taniej. Oczywiście, jeżeli chcesz coś takiego zakupić, link masz pod spodem, pod filmem. Jeżeli chodzi o mnie, naprawdę polecam, bo jest to naprawdę tanie zastosowanie i sprawdzenie. I no wiecie, różnie jest z mechanikami. Więc uszczelka spod głowicy, a nie gaz, jak to ktoś mi jeden mechanik powiedział. Nawet nie jestem mechanikiem, a wiedziałem. Trzymajcie się, daj lajka w górę, subskrybuj kanał. Trzymaj się, miłego dnia. Cześć.